Siemanko, witajcie w trzecim odcinku z naszej serii Świąteczne Challenge. Dzisiaj przychodzimy z tym samym, będziemy strzelać na brameczkę przystrojoną. Tym razem mamy trochę więcej atrakcji, mamy prezenty, nie ma tym razem choinki, ale nadrobiliśmy to większą ilością prezentów, łańcuchów, bombek, wszystkiego jest więcej. No i zaczynamy z punktacją. I więcej skilla jest. O, też. Punktacja wygląda następująco, mamy dwie bombki, po 20 punktów, opona 15. Tutaj ten łańcuch, jeżeli piłka przyjdzie tutaj, 5 punktów, żaluzje Świętego Mikołaja, tak? Jakoś tak. Po 2 punkty, gwiazda 5 punktów, tutaj całość, nieważne czy u góry, czy na dole, 2 punkty, no i prezenty. Tam są różnego rodzaju punkty ujemne, plusowe, ale to zobaczycie w filmiku. Jeszcze przed wykonaniem pierwszego strzału, każdy z nas wylosuje po 2 kary. Mamy przygotowanych 8 kar, będziemy je zaraz losować, wszystko zobaczycie na wideo. Będzie to polegało, że to są po prostu utrudnienia, które będziemy sobie wybierać, przed którym strzałem wykonamy to utrudnienie. Są to różnego rodzaju utrudnienia, wszystko jest związane po prostu ze strzelaniem. Strzał Rabona. Zamiana butów, lewy na prawy nodze, ja pierdolę. Stary, jest takie zimno. Następny strzał wykonuje osoba po twojej prawej stronie. Krzychu. Ja. Strzał gorszą nogą. A łatwo wylosowałeś, no. Bo ja mam, nie mam gorszej nogi. Dobra, tamy. Ja mogę prawą strzelić i tak. Zostaje jeszcze jedna taka... Takie długie. Podczas następnego strzału reszta może ci utrudniać oddanie strzału. Daj, dobrze, to jest. No, tu możesz się skawić, tylko się możesz... Proszę. Proszę, PJ, to ty. Strzał po 15 obrotach. Nie, no znowu, ja będę. Co rok co? Stary, zostało najgorsze jedno. O kurwa, Marty. Ja się błagam. Strzał na ślepo. Nie. Jezu. Nie! Ja co to jest? No zobaczycie, no. Oni się załamane. To jest jeszcze dla mnie... Na boso. Strzał na boso. No. A bo zimno stopa, jeszcze mówię, że szybko, szybko, bo zimno. No, tak dobra, dawajcie, zaczynamy panowie. Paperka i nożyce gramy. 3, 4. Taka jest kolejna. Ja wtedy chyba biorę na sam początek tą karę. To 15 Kuro? Obrotów chyba, 15 bo nie chcę się zdejmować po chwili. 15 i dawaj piłeczkę, szybko! O! Oj, oj, oj. Dobra, wybieram wykonanie pierwszej kary podczas mojego strzału, to będzie utrudniony strzał. Tak. 3, 2, 1, start! Postrzałem. Nie ma, nie! No mogę! Połap piłkę! Dobra, oparus lewa noga. Też 2. No to ja wykorzystuję moją karę i Krzychu oddaje za mnie strzał. Daj, daj w prezent, prezent. Daj w prezent. Jest. Dobra, to ja kto losuje? Krzychu czy Bartek? Ja, to jest Bartka strzał, nie? No dobra, daj Krzychu. No Krzychu losuje dla... A to i tak będzie zawsze plus. Który to było to oznaczone, panu? No bo to dla Bartka będzie szło. Co za różnica. Bartuś, obczytaj. Nie wiem, czy mnie rozczytasz, ale... Jezu. Co to takie co za rozprawkę napisać? Wszystkie osoby mają dodatkowy strzał w następnej rundzie oprócz kiedy. W ogóle skończyć się 7 strzałami, nie? Zarobiliście, dobra. Dobra, punktacja wygląda następująco. Jan, 2 punkty. Ja 5. 2, 0, 2 i 0. Bart w ogóle tu jest. Nie wiem, czy w ogóle oddasz strzał dzisiaj jeszcze. Nie, no jeszcze 4. Dobra, ja strzelam normalny strzał. Krzychu w traperusach. Jako jedyny. To trzeba już od razu teraz wylosować. To muszę mieć wpływ na resztę. Tu może ja ci teraz. I teraz, dobrze, nie, i teraz losuję. Wszyscy strzelają oprócz ciacha. Oprócz osoby, która losuje. Czy taka kartka była. Patrz, nawet mi nie da. A, patrz. Już taki wkurzony. No następna dobra. Osoba strzelająca ma strzał razy 2 punkty, tylko jedna runda. A czyli ja. Czyli ty. Czyli Oparus ma teraz dwa, ma jeden strzał teraz za 2 punkty i potem jeszcze raz za 2 punkty. Oj.
Dawaj. Ty, ale dzisiaj wszyscy celują tam, co? Ładnie. Bo żeby dwa punkty. Teraz to? Teraz ja znowu? Tak, dodatkowy strzał, nie? Jak to w nic, stary? No w to! Tu! No znowu dwa. Tak, znowu to dwójka. Tak asekuracyjnie. Tak. To jest mega ciężko. Jest tak ślisko. No. Ja w tą bombkę, stary. Też znowu ty. Dwa. Fajnie. Tyle rzeczy jest. Punktacja wygląda następująco. 4 punkty. 6. 2. I lecimy. Trzecia runda. Dobra, trzecia runda. Pierwszy strzał. Ty, trafił w bombkę! Ty, bombkę rozwalił! Patrz, jak on się cieszy! Podsumowanie rundy trzeciej. Bart przykozaczył bombeczkę. Masz teraz ile punktów? 22. To 3 razy szukał Barta. Właśnie. 2 punkty. Ja też 6. I 4. Czwarta runda, lecimy. Czwarta runda. Szybko się to zakłóca w grę. I prezent. Ja nie Dobra. Wierzę, jaki jest ten O kurna. Za pięć. Punktacja wygląda tak. 4 punkty. 22. 6. 7. I dodamy sobie dodatkowe 3 rundy, ponieważ fajnie się bawimy. Ale pamiętajmy jeszcze o naszych karach. Czyli co Krzychu ci zostało? Rabona. Na bossy. No mi na ślepo. A ja... Aha, lewy na prawy. Lewy na prawy. Dobra, to co? Ja sobie zostawiam. Zostawiamy sobie wszyscy chyba na koniec, tak? Tak, no, na końcu, no ja będę strzelał teraz na bossa. Dobra. To co? Na prezent. Prezent, nie? 2. Ty, znowu 5. W tej rundzie Krzychu dostał 5 punktów, czyli ma punktów 12. Ciacho, ile? 0. Nic, 0. Czyli 6. Czyli 6, ja 0, czyli też 6. Upokarzam się, naprawdę, ja się upokarzam już teraz, nie? Yes! Wow! Da, wypadła, to losujesz. Masz do rozdania przeciwnikom 2, minus 2, minus 4 punkty, dla każdego po jednym. Bart minus 4, minus 2 i 2. Jak minus 4? No tak. Minus 4, gościu. 2, tak? Minus 2, minus 4. Wiesz, to, tak o, gościu. Nie. Tak o. Minus 4, minus 2, 2. Dobra. Daję w GoPro, Polka stary. Przełączenie na GoPro. A. Oj, ale proszę, wypadnie. O! Runda 6 zakończona, punktacja. 15. 18. 6. I 8, bo mi dodaje. Tak. No. A teraz mnie takie... 7 runda, tak? 7 runda, przedostatnia. Panowie, zgoda, że w tej rundzie wszyscy strzelamy w oponę? Tak, w tej rundzie wszyscy celujemy w oponę. Dobra. Oponę tam jest, gościu. Właśnie w oponę. Nie, ale chyba oponę. Przez oponę wpadło. Nie? Oponę. Ty jeszcze rozwalił, nie? No. I kurna, strytytki, pan, strytytkę zerwa. To trzymaj to teraz, my tam będziemy strzelać. No, bo to nie ma co już. No. Tylko nie wryj, stary. Bo pójdzie jeszcze w ryjawy, dostaj, dopiero by była katastrofa. O! O! Co za ty? Jaka forma w ogóle, co? Ja. Patrz, on cały rok nic 18. Nie strzela, przychodzi ale to jest gość ładuje. Ale panowie, tutaj można powiedzieć, że do 3 razy sztuka. Kolega 2 lata, ale ładnie. W końcu sam jest. To jest chyba mój czas. Tak, twój czas. Twoje 5 minut. Podsumowanie rundy 7. Bartek trafił oponę, czyli ma plus 10 punktów, tak? Bądź 15. Bądź 15, właśnie nie pamiętamy, właśnie nie wiemy. Ale to się upewnimy. No, upewnimy się, spokojnie. Tak. Czyli masz... Czekaj, miałem 18? 28 albo 32. No. 33. Generalnie dużo. No. Za dużo jak na ciebie. W porównaniu do ciebie, bo ty masz? Chyba 6. No. No, ja mam 8. Ale ty ładny. To nie jest widzenie. 28 albo 30.
No dobra. Idziemy dalej, drodzy. Ostatnia runda to jest. Ta z tymi teraz karami. Teraz z karami. Te twoje platfusy. Uuu, ostatnia runda, szybko, szybko. Dwa. O! Idealnie, dobra. Dostajesz tyle punktów, ile dostała przed tobą, która ostatnia strzelała. 6 czyli 8. 8, 8, 8, czyli krzyżu plus 8. Czyli 8, czyli 26. Daj, bardzo. Ty, jaki on ma sens. Jezu. Ty, stary, coś ci pękło, nie? O! O! Nie, właśnie najlepsze jest to, że on jeszcze sam to wymyślił. A zamysł był taki, będzie beka, ktoś będzie strzelał z was. Ności. Ja pierdzielę. Dajcie mu piłkę od razu. Ma. Ale wiesz, co jest najlepsze, że ja nie czuję tak jakby, nie jest źle. Nie czujesz bólu po prostu, względu, nie czujesz tych stóp. Ja nie czuję tych stóp już od jakiegoś czasu. Gdzie ty nie ma tutaj czerwony cały. Nie, no stary. Trzeba szybko i wracaj na chodę, nie? Serio. Dawaj. Pompka. Dwa punkty. Daj punkty jakiego. A jest tak, widzowie. Ostatnio zawitał do nas Mikołaj z firmy Eno 10, zostawił nam kilka naprawdę ciekawych prezentów i postanowiliśmy zrobić mojego giveawaya dla was. Zasady są takie. Musicie wejść na ich fanpage'a Eno 10, będziecie mieli link na dole, zostawić lajka oraz wejść na naszego Instagrama, zostawić tam lajka, followa, jak tokolwiek się nazywa oraz skomentować zdjęcie właśnie z tymi prezentami. Zasady są proste, nic trudnego, a do wygrania już wam pokazuję, co jest. Za pierwsze miejsce będzie taka oto torba Adidasa plus taki oto bidonik. Za drugie miejsce taki oto plecaczek plus taki oto bidonik. I za trzecie miejsce będzie taka oto piłeczka oraz taki oto bidonik. Zasady znacie, więc wbijajcie na Instagrama, zostawiajcie komentarze. Najciekawszy, najfajniejszy, najkreatywniejszy komentarz wybierzemy i odezwiemy się do was z wynikami. No i to tyle. Wesołych świąt. Życzę oparus. Da, to by było na tyle trzeciej edycji świątecznego challenge'u. Naprawdę bawiliśmy się super, było tym razem na pewno więcej emocji, więcej atrakcji. Mniej skilla? No mniej skilla, ale widzicie punktów jeszcze więcej. Znaczy nie, skilla też było, no kurna, trafiliśmy nie, w tą... Ja wiem, czy nie no, Bartosz się w tym roku wykazał. Bartosz, gratuluję ci, kurna, gratulujesz. Jest, Bartosz! To nic takiego, nie? Pamiętajcie zostawić subskrypcję, lajka i... Tak, jeszcze na sam koniec życzymy wam zdrowych, ciepłych, wesołych świąt, góry prezentów, żebyście więcej tych prezentów mieli niż my na tej bramce. Oczywiście. Z rodzinką, oczywiście. Dokładnie. Sylwestra wesołego, żebyście weszli w nowy rok, tak jak Bartek wszedł w ten challenge. O, ładnie. O, a teraz to ładnie. Mądrze powiedział. Pamiętajcie o naszym giveaway'u i trzymajcie się. Na razie.